Stanisław Michalkiewicz odpowiada na pytania dotyczące m.in. sytuacji zdrowotnej w Polsce, negocjacji przy okrągłym stole, czy możliwości odejścia od procedur demokratycznych przez państwo polskie. Witam państwa w kolejnym cykielu pytań i odpowiedzi. Tutaj pan Eusebiusz Krwawy, och jak to brzmi złowieszczo, pan Eusebiusz Krwawy pisze: Szanowny panie Stanisławie, jak pan uważa, czy szczepionkowy zamordyzm doprowadzi do segregacji sanitarnej i do tego, że obywatele niezaszczepieni staną się obywatelami drugiej kategorii? Jest już gotowy projekt ustawy, która pozwala by stosować środki przymusu bezpośredniego w celu zaszczepienia lub poddania innej procedurze medycznej osób choćby podejrzanych o chorobę. Paszporty szczepionkowe w czerwcu staną się faktem w Unii, a pan Gowin wspomniał coś niedawno o restauracjach dostępnych tylko dla osób zaszczepionych. Proszę o pańską opinię na ten temat. Z tego co widzę, to już nie jest projekt, a od 2 kwietnia 2021 roku obowiązujący akt normatywny. Pozdrawiam serdecznie. No to zgodnie z prawem Murphy'ego, jak coś złego może się stać, na pewno się stanie. Dodałbym do tego, bo oczywiście segregacja szczepionkowa, sanitarna to jest rzecz pewna. To już tylko kwestia czasu. Natomiast jeszcze rozważane są projekty surowych kar dla tych, którzy odmówią zaszczepienia się. No a ponieważ to zaszczepienie się będzie musiało się być dokonywane wielokrotnie, no to tutaj rząd może z tych kar sporo uzbierać, chyba że obywatele już poddadzą się rezygnacji, albo będą tam, jeżeli kary będą bardzo wysokie, to mogą, że tak powiem, starać się przekupić tych i uzyskać stosowne zaświadczenia. Jak popyt będzie, to i podaż się, natychmiast się rozwinie cały przemysł segregacji sanitarnej, także nie ma strachu w naszym fachu, jak to mówią. Pan Shamayama Okutasi, o Jezu, witam, nasz ulubiony panie Stanisławie. Co pan sądzi o takiej sytuacji? Natrafiłem na Facebooku na bardzo popularną stronę, ma około 200 tysięcy fanów. Chodzi o tak zwanych łowców pedofilii. Godne pochwały, ale w skrócie na YouTubie komentarze zakazane, z płac się nie rozliczają, tylko na górze strony dajcie na paliwo. A to sposób ich działania. Dopadają takiego pedofila, wesoły pan mówi, dzień dobry Polsko, good morning Vietnam, i sobie rozmawiają z jego mościem. Czy myślący człowiek ma uwierzyć, że oni złapani na gorącym uczynku nie uciekną lub nie zaatakują tego gościa, tylko spokojnie stoją przed kamerą i się tłumaczą? Do tego dowodów nie widzimy, tylko dają jakieś kartki tym panom i mówią, czytaj, to twoje słowa. Czy kilka tysięcy ludzi daje się robić w balona, wysyła im kasę, a chłopcy znaleźli fajny, łatwy sposób na życie. A rzekomi pedofile to bezdomni pijacy lub pośledzeni. Potem jeden z nich trafi na kogoś wyrywnego, który go pozna i tragedia gotowa. No ja myślę, że takiego bezdomnego czy pijaka to można skłonić do różnych rzeczy, żeby tam odczytał z kartki swoje słowa za pół litra albo za tam wypić, zakąsić. Także nie jest to żadna trudność. A pan pyta, czy tysiące ludzi, kilka tysięcy, kilka miliony ludzi się dają wodzić za nos, na przykład własnym rządom. No i to jest uważane za stan normalny. Także wydaje mi się, że ci chłopcy, o których pan pisze, to po prostu skopiowali ten model i no, niszę ekologiczną sobie tutaj wydrążyli. Pan Mateusz Purchla. Panie Stanisławie, tutaj ponownie młody człowiek, tym razem z dwoma pytaniami. Pierwsze, jaką realną alternatywę widział pan dla dogadania się z komunistami, okrągły stół? Pytam o to, bo przy rozmowach z moim wujkiem pada zawsze ten sam argument. Wujek rozumie, że okrągły stół był ustawiony, ale nie widział realnej alternatywy. Widzi za to dwie skrajności, dogadanie się albo rozlew krwi. Może pan go przekona, że była jeszcze jakaś opcja? No,
Rzeczywiście wyglądało to wtedy tak, że komuniści trzymali te resorty siłowe, no i mogłoby się tak skończyć jak w Rumunii, to znaczy Ceaușescu został, jak wiemy, razem z żoną rozstrzelany. Nie wiem, czy generał Czesław Kiszczak, który miał wykonać te tutaj ustalenia amerykańsko-sowieckie, czy liczył się z taką możliwością. Moim zdaniem alternatywa była taka, żeby nie wykazywać wielkiej skwapliwości w dogadywaniu się z komunistami, bo przy okrągłym stole właściwie, no co tam, komuniści właściwie wielkich ustępstw nie zrobili. Tylko potem, no a za cel, bo oni postawili warunki tam, uwłaszczenie nomenklatury, kontynuacja uwłaszczenia nomenklatury i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że gra na zwłokę mogłaby doprowadzić do tego, że wprawdzie okrągły stół był ustawiony, ale można było w ramach tego ustawienia manewrować. Dzisiaj już to nie ma może takiego znaczenia. Jeszcze raz przypomnę, że transformacja ustrojowa nie była dziełem tutaj tubylców. Transformacja ustrojowa była efektem porozumienia Amerykanów z sowieciarzami, a tacy ludzie jak generał Kiszczak dostali do wykonania pewne zadania, no i wykonali je tak, jak tam mogli. W Polsce wywiad wojskowy skorzystał z okazji, że lewica laicka zaoferowała swoje usługi, o czym świadczą notatki z rozmów Jacka Kuronia z pułkownikiem Janem Lesiakiem. No i z tych usług skorzystała. Dzięki temu no, nastąpił podział władzy nad narodem polskim. Naród polski właściwie nie odzyskał wtedy suwerenności, ale nastąpił podział władzy. I drugie pytanie. Och, tu pan bardzo chłoszcze pana premiera. Morawiecki, pisze pan, na pytanie, czy wprowadzenie ograniczeń wejść do kin, teatrów, restauracji dla niezaszczepionych nie jest niezgodne z konstytucją i czy nie byłaby to segregacja, dyskryminacja, powiedział. Czy kierowca autobusu, który jechałby z pasażerami w kierunku odwrotnym do kierunku jazdy, we właściwy sposób wykonywałby swoje prawo do wolności, do niedyskryminacji? Mamy przepisy do ruchu drogowego i każdy ich się musi trzymać. Tak samo tutaj. Do naszej wspólnej odpowiedzialności należy przestrzeganie obostrzeń. Kiedy pojawiły się szczepionki, to musimy wszyscy się zaszczepić. Co by mu pan odpowiedział? No, odpowiedziałbym mu, żeby się... Nie chciałbym tutaj brzydkich słów używać, ale odpowiedziałbym mu, żeby się pocałował. I bym się przy tym powołał na konstytucję, że jak tu złamie panie Morawiecki konstytucję, to do kozy pójdziesz. Ale on się tego chyba by nie przestraszył. Pan Michał Gruchocki, mistrzu, drogi rabio, to kłopotliwe tutaj komplement. Chciałbym przedstawić panu swoje dwie tezy dotyczące ograniczeń polskiej gospodarki wynikające z rzekomej zarazy. Proszę o ocenę ich. Ancymon Morawiecki to nic innego jak Balcerowicz wersja druga. Korzysta w chwili obecnej z dogodnej sytuacji, by zniszczyć klasę średnią. Tak zrobił to swojego czasu Balcerowicz, gdyż klasa średnia w polskich warunkach politycznych jest nikomu do niczego niepotrzebna. No, ja też tak uważam. W przypadku profesora Balcerowicza to klasa średnia właściwie jeszcze wtedy nie istniała. Istniał taki zalążek klasy średniej i temu zalążkowi pan Balcerowicz przetrącił kręgosłup. A ten zalążek uznany został za niebezpieczny potencjalnie dla uwłaszczonej nomenklatury. I tu pan Balcerowicz to wykonał, ten obstanek, a teraz pan premier Morawiecki, no,
też po co polska klasa średnia? Tu już pan Daniel przebiera nogami, jakby tu zainstalować konkurencyjną klasę średnią, no to po co tutaj bez konkurencji można tutaj się urządzić. Drugie pytanie. Powolna eliminacja kilku sektorów gospodarki to inny sposób na żydowskie zadośćuczynienia. Szykują teren pod jakieś duże biznesy, na przykład duża sieć restauracji albo hoteli zarządzana przez pejsiatych jegomości. Życzę panu dużo zdrówka i normalności. No to bardzo możliwe, że ma pan rację. No i tutaj pan Michał Stępień. Panie Stanisławie, czy ma pan jakąś radę dla młodszego pokolenia, jak radzić sobie z cynizmem? Państwo polskie odebrało panu możliwość wykonywania wyuczonego zawodu, zamknęło w więzieniu, inwigilowało, ostatnio nawet obrabowało, a mimo to nie brakuje panu pogody ducha i chęci do głoszenia słusznych idei. Jak pan to robi, wierny uczeń, pan Stępień? No właśnie tak, najważniejsza, ja to kiedyś mówiłem tutaj w odpowiedzi na pytanie widza, co jest, co uważam w życiu za najważniejsze. Właśnie uważam pogodę ducha, bo można być bogatym i być nieszczęśliwym, a jak ma się pogodę ducha, no to wtedy nawet jak się jest biednym, to jest się zadowolonym. I to jest najważniejsze moim zdaniem. Skąd ta pogoda ducha płynie? Płynie z takiej, to o tym się przekonałem jeszcze za komuny, jak tam miałem kłopoty z bezpieczniakami. Im bardzo zależało na tym, żeby znaleźć słaby punkt u kogoś, kim się tam zajmowali. Na czym mu bardzo zależy? Za wszelką cenę na czym mu bardzo zależy. I jeżeli ktoś zdradził się z tym, no to już go mieli w saku. Ja nie dlatego, że jestem taki przenikliwy, ale po prostu zorientowałem się i udawałem, że na niczym mi nie zależy. Właściwie to taką cnotę rezygnacji tam prezentowałem. To tak jak się długo coś udaje, to potem to wchodzi, że tak powiem, zwyczaj. No i to sprzyja pogodzie ducha. Także tak bym radził. To wymaga takiej powściągnięcia nadmiernych ambicji, bo to często ludzi gubi i właściwie tak jak święty Jan Maria Vianney kiedyś był zapytany, dlaczego ludzie popełniają nagminnie grzechy główne. No i on powiada tak, a to łatwa jest odpowiedź, dlatego że każdy grzech główny dostarcza człowiekowi przynajmniej chwili przyjemności, z wyjątkiem jednego, z wyjątkiem zazdrości. Zazdrość nie dostarcza człowiekowi ani chwili przyjemności, od samego początku tylko zgryzotę. No i to jest tajemnica natury ludzkiej według świętego Jana Marii Vianney, że ludzie grzeszą zazdrością. Ale to myślę, że to się bierze z takiej nadmiernie rozbuchanej ambicji. Cnota rezygnacji chroni przed zawiścią i sprzyja utrzymaniu pogody ducha. Pan Adam Sosnowski. Panie Stanisławie, co pan sądzi o rosyjskim portalu dla Polaków Sputnik News? Dlaczego Unii Europejskiej tak bardzo zależy na odebraniu resztek suwerenności Polski? Czemu aborcja jest najbardziej popierana przez kobiety, które już mają dziecko? No, ja myślę, ja nigdy Sputnika nie czytałem, więc nic nie sądzę. Przypuszczam, że on tam jakieś zadania propagandowe wykonuje, ale no, po to one są, wszystkie takie rzeczy. Dlaczego Unii Europejskiej tak bardzo zależy na odebraniu resztek suwerenności Polski? Nie tylko Polski. Unia Europejska jest państwem federalnym. To wynika z traktatu z Maastricht, który wszedł w życie w 1993 roku.
No i sama formuła państwa federalnego oznacza, że części składowe tego państwa nie mogą mieć pełnej suwerenności, mogą tam mieć tylko jakiś zakres. I to jest taka logika. Myślę, że to się bierze stąd, że Niemcy, które się sparzyły na Adolfie Hitlerze, bo Hitler też chciał zawładnąć Europą, tyle tylko, że zrobił to po chamsku i tak no, wzbudzało to obrzydzenie, zgrozę taką. Nie? Natomiast teraz robią to subtelniej, ale to realizują ten sam plan. Tyle tylko, że już właśnie w taki sposób, że jak się gotuje żabę, że ta żaba nawet nie wie, że jest gotowana, bo osładza się jej tam jakieś te dolegliwości jakimiś tam, nie wiem, subwencjami. No i tak dzięki temu. A czemu aborcja jest najbardziej popierana przez kobiety, które już mają dziecko? Ja nie wiem, czy tak jest. Nie wiem, skąd pan czerpie takie wiadomości? Bardzo często aborcja jest przeprowadzana przez kobiety, które jeszcze nie miały dzieci, ale na przykład tam zdarzył im się casus paskudeus, no i teraz nie wiedzą, co ze sobą zrobić i poddają się aborcji. Myślę, że większość tych uczestniczek rewolucji macic, które widzieliśmy tam jesienią ubiegłego roku, to nie wyglądała na takie, które mają dzieci, raczej na takie, które nie chcą mieć dzieci, natomiast nie chcą zrezygnować z pewnych przyjemności życiowych, a przede wszystkim z przyjemności, jakie daje spółkowanie. No i stary Kiejkut, proszę Państwa, stary Kiejkut, witam serdecznie pana brata. No, 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 co za fraternizacja. Ostatnie przesłuchanie przy koniaczku i cygarze minęło w znakomitej atmosferze. Kto pił ten koniaczek i palił cygaro, to ja nie wiem. Mnie, ja nie zostałem poczęstowany. Porozmawiajmy dziś zatem przy Chateau Mouton Rothschild 2013. No, no, no. Mam nadzieję, że humor panu dopisze, a efekty pogawędki będą obiecujące. No, gdybym tam mógł skosztować tego Chateau Mouton Rothschild, to bym, humor bym jeszcze bardziej dopisywał, ale widzę, że będę się musiał obejść smakiem, jak to ze starymi Kiejkuty. No, ale nie traćmy czasu, bo jak się pan domyśla, pracujemy tu w pocie czoła, by przychylić nieba najjaśniejszej Rzeczypospolitej i jej obywatelom. No, nigdy nawet najmniejsza wątpliwość mi nie przyszła do głowy. I tu pierwszy punkt. Powiedzmy, że nasza formacja przekonała się już, że ta cała demokracja wraz z tymi wszystkimi dygnitarzami jest funta kłaków niewarta. Wszystko to się chwieje, jest podatne na wpływy zagraniczne, a samo państwo nabiera charakteru kolonii, taki obszar Wisły. W związku z tym decydujemy się z całą swoją mocą, wiarą i wpływami na dokonanie zamachu stanu w Polsce, a nawet mamy już odpowiedniego kandydata na monarchę wraz z Radą Królewską, a także poparciem części generałów, zakładając tak wymarzony scenariusz, pojawiają się kolejne problemy. Co by pan radził w takiej sytuacji? Jak przygotować na to rozgniewany, oduraczony demokracją naród? Jak oraz jak poradzić sobie z reakcją międzynarodową? Czy uważa pan za możliwe przetrwanie takiej burzy? No, nie wiem. Nie wiem, reakcje międzynarodowe by były, chyba żeby się okazało, że stare Kiejkuty działają na przykład z obcej inspiracji, z inspiracji strategicznych partnerów, to znaczy Rosji i Niemiec, to wtedy to taki zamach stanu by się spotkał z błogosławieństwem, zaraz zostałyby nowe władze natychmiast uznane jeszcze tego samego dnia. Natomiast gdyby taki zamach stanu, o tak jak ci generałowie francuscy tam ostatnio wystąpili z taką inicjatywą, no tam chcieliby pójść na skróty, bo uważają, że Francja pogrąża się w zapaści, co wcale nie jest takie dalekie od prawdy. No i
nie wierzą, że demokratycznymi metodami da się sytuację uzdrowić i dlatego uważają, że należy pójść na skróty. No to z całą pewnością by jakieś reakcje międzynarodowe były. Trzeba by sobie było zapewnić wtedy przynajmniej polityczne poparcie, a jeszcze lepiej jakieś wojskowe, jakiegoś państwa, które nie jest zainteresowane w rozbiorze Polski, tylko przeciwnie, chciałoby tutaj mieć jakieś takie oparcie w środkowej Europie. No, ale to jak mówię, zawsze jest jakaś cena. Nie ma polityki bez ryzyka. Jeżeli sytuacja by do tego dojrzała, to myślę, że jeśli chodzi o wewnętrzne tutaj, to nie byłoby, byłyby hałasy, ale myślę, że stary kiejkoty by sobie z tymi hałasami potrafiły poradzić, bo gdyby nie potrafiły, no to jakie z nich stare kiejkoty? Drugi punkt. Niezmiernie mi miło, gdy słodzi pan naszej formacji, mówiąc o tym, jakoby aranżujemy scenę polityczną w naszym nieszczęśliwym kraju, jednocześnie zwraca pan jednak uwagę na to, że na przykład popieraliśmy Komorowskiego, a więc obóz zdrady i zaprzeństwa. Jak zatem do tych naszych nadzwyczajnych możliwości ma się fakt, że drugą kadencję z rzędu władzę sprawuje Prawo i Sprawiedliwość? Niech pan ze szczerości serca swego wyjaśni, jak dużą władzę według Michalkiewicza mają stare kiejkuty w Polsce, bo widzi pan, czasem wydaje się pan kręcić w tych zeznaniach. Mam nadzieję, że wynika to na przykład ze zmęczenia. No, tam każdy kiedyś się męczy, to prawda, ale ja muszę odesłać tutaj do mojej ulubionej teorii spiskowej, zgodnie z którą bezpieczniacy, a więc stare kiejkuty, podzieliły się na trzy stronnictwa i w ten sposób Polską rządzą. Niezależnie od tego, które stronnictwo wygrywa, to stare kiejkuty scenę polityczną aranżują. Podam przykład tu. Tym bardziej, że pan tu Komorowskiego, Bronisława, byłego prezydenta, przywołał. Otóż kilka dni temu pan Bronisław Komorowski wystąpił z inicjatywą powrotu na polityczną scenę. No i w jaki sposób zamierza powrócić? A w taki, że zamierza wyciągnąć z Platformy Obywatelskiej skrzydło konserwatywne. Skrzydło konserwatywne. Bronisław Komorowski niewątpliwie jest tutaj faworytem starych kiejkutów. No i jeśli on już z taką publiczną inicjatywą występuje, to ja to odczytuję jako zapowiedź demontażu Platformy Obywatelskiej. Widocznie stare kiejkuty doszły do wniosku, że z takim wielce czcigodnym posłem Pupką to nawet wstyd się pokazywać publicznie. W związku z tym trzeba kończyć tę zabawę. No i tyle. Przypomnę, że Platforma Obywatelska powstała właśnie dzięki starym kiejkutom. To pan Gromosław Czempiński tam o tym kiedyś sporo mówił w przypływie szczerości, a starożytni Rzymianie mawiali: cuius est condere, eius est tollere. Kto ustanowił, ten może znieść. No i inicjatywę pana Bronisława Komorowskiego tak właśnie odczytuje. Więc to, a jeżeli tak, no to pan Bronisław Komorowski, nie wiem, czy nie uzgodnił tego swojego posunięcia, tego swojego powrotu na scenę polityczną ze starymi kiejkutami. Raczej jestem pewien, że to zrobił. Co to za spoufalanie? Trzecie, co to za spoufalanie się z panem Chodorkowskim? Co to ma znaczyć? Proszę wyjaśnić z łaski swojej, co pan wie o tym, że jego mościu, jak pan ocenia jego postać, działalność oraz przede wszystkim, kto tu komu wydaje dyspozycję? Gdy po tej stronie zasłony, gdy po tej zasłonie dymnej w postaci miłych pogadanek schodzą panowie z anteny. Pierwsze słyszę, że po zasłonie dymnej schodzimy z anteny. Przeciwnie, pan Chodorkowski no, przedstawia się w każdym swoim tutaj wystąpieniu w cykielu. Więc ja poza tym, co ono sam o sobie mówi, to ja nic o nim nie wiem. To zresztą nie jest do niczego potrzebne, dlatego że
Ja odpowiadam na pytania, a co tam, jakie intencje przyświecają pytającemu, czy kim on jest, czym się zajmuje i tak dalej. No mnie to zresztą, po co by mi ta wiedza była potrzebna? Także nic tutaj takiego tajemniczego z panem Chodorkowskim w żadnej zmowie nie jestem i tym optymistycznym akcentem kończę ten cykiel, żegnam się z Państwem do cykielu następnego. Norman Czernecki, Młodzież Wszechpolska, Ruch Narodowy. Panie redaktorze, ja mam dwa takie pytania. Znaczy, chciałbym, żeby się Pan odniósł po prostu do dwóch kwestii, które doprowadziły może nie do sporu, ale pewnych kontrowersji w szeregach naszych gospodarzy dzisiejszego spotkania. Mianowicie pierwsza kwestia to pogrzeb generała Jaruzelskiego. Z jednej strony pan Korwin-Mikke mówił, że, cytuję z pamięci, to zacny generał, dobry wojskowy i należy mu się pogrzeb państwowy. Z drugiej strony poseł KNP, pan Przemysław Wipler stwierdził, że no to jest zdrajca, którego należy odesłać do Moskwy. Proszę pana, no partii. Ja jestem trochę w kłopotliwej sytuacji. Tłumacza, że tak powiem, kolegi Mikke, ani on mnie nie prosił o to, ani ja. Ale powiem tak. Jeśli chodzi o opinię, że generał Jaruzelski był jako wojskowy był sprawny, to ja się z tą opinią zgadzam. No bardzo sprawnie przeprowadził stan wojenny, to trzeba przyznać. Zaskoczył wszystkich w kalesonach. No to z punktu widzenia wojskowego, to rzeczywiście dowiódł swojej sprawności. Tak jak to Janusz Spotański pisał w poemacie Szmaciak w wojsku, że siedział cicho, aż mu wyrosła wielka piącha. No i potem tą piąchą uderzył. Więc z punktu widzenia wojskowego to jest rzeczywiście dowód sprawności. Tu akurat się z kolegą Mikke zgadzam, natomiast już mniej się z nim zgadzam, czy nawet w ogóle się bym z nim nie zgodził, gdyby twierdził, że generał Jaruzelski był no, jasnym idolem, że tak powiem, w historii Polski, bo moim zdaniem takim idolem nie był. Otóż generał Jaruzelski trochę koloryzował, mówiąc, że podjął suwerenną decyzję w sprawie stanu wojennego. Jak ujawnia jego biograf, taki pułkownik Kowalewski, to ramowe zasady stanu wojennego pochodziły z roku 1962, z roku kryzysu karaibskiego. Państwo pamiętacie, o co chodziło. Na Kubie Rosjanie zainstalowali rakiety, no i wybuchł w związku z tym kryzys karaibski. Ponieważ nie było wiadomo, jak się zachowają społeczeństwa w państwach socjalistycznych, Sowieciarze na wszelki wypadek przedstawili takie plany pacyfikacji. To były takie zasady. I w 1981 roku generał Jaruzelski, przynajmniej według tego pułkownika Kowalskiego, dostał 4 strony maszynopisu aktualizacji. I ta aktualizacja obejmowała 2 warianty. Jeden taki łagodny w sytuacji, kiedy by nie było żadnego zbrojnego oporu ze strony społeczeństwa. No i drugi taki ostrzejszy w sytuacji, gdyby taki opór wystąpił. I ten drugi wariant przewidywał blokadę całych miast z użyciem lotnictwa i artylerii. Także mówienie, jakoby generał Jaruzelski nas przed czymś uchronił, jest w tym bardzo dużo przesady. Moim zdaniem, jeśli nas coś uchroniło, to nasze safandolstwo po prostu, bo nie było oporu zbrojnego i tyle. I to nas właściwie uchroniło przed masakrą, bo nie ulega wątpliwości, ja w każdym razie nie miałem wątpliwości ani przez chwilę, że generał Jaruzelski, jakby było trzeba, to właśnie jako taki wojskowy, to by nas zmasakrował nie gorzej niż sowieciarze. Nie gorzej niż życia. Umiał to robić. Umiał to robić, trzeba powiedzieć. Tak? W związku z tym zasługuje na pogrzeb państwowy. Proszę pana, no to co? Nie wiem, zakonserwować go w spirytusie i obwozić po jarmarkach? No trzeba go pochować, no co to? Proszę pana, ja też uważam, że nie należało mu robić jakiegoś pogrzebu z przytupem.
Ja bym mu takiego pogrzebu nie robił. Natomiast powiadam, on ma bardzo dużo wielbicieli, którzy są mu do dzisiaj wdzięczni za to, co dla nich zrobił, że im pozwolił im pozakładać stare rodziny z tego uwłaszczenia nomenklatury. No to nawet taka, to nawet chciałem powiedzieć, że dobrze o nich świadczy, że są wdzięczni. No, może dobrze, bo to